dzień dobry w kolejnym dniu. Kolejny dzień rozpoczynamy w mieście Marsala, podobne do nazwy Egiptu Marsa Alam, ale jednak jesteśmy na Sycylii i to na zachodniej Sycylii, bardzo na zachodniej Sycylii. Rozpoczynamy ten dzień pełne werwy. I słuchajcie, idziemy zobaczyć, jak wygląda to miasteczko. Wstawię wam fajna rzeźba, jest w centrum, pewnie już tam nie pójdziemy, jechałyśmy tamtędy, ale wstawię wam, jak to wyglądało, bo naprawdę jest spoko strasznie. I także rozpoczynamy dzisiejszy dzień. McDonald's wczoraj był... W ogóle tymi fajnie można przejść na te skały, ja bym się przeszła. No zobaczymy, może przejdziemy. Ja tam nie przejdę. No zobacz, przejdziesz tędy i będziesz... No dobra, no to ja przejdę sobie przez to i pokażę wam widok jeszcze z innej strony. Zobaczcie, ja dałam radę przejść, a teraz czas na Karolinę. Nie no, to jest w ogóle jakieś oszustwo, bo plecak ci nie prze... Ty, wiecie, że to nie są skały? To wygląda z daleka jak skała, a to jest albo śmieci, albo jakieś trociny? Nie wiem, możecie powiedzieć, jak wiecie, co to jest. Ale nie są to na pewno... Nie są to na pewno skały. Więc... Ogólnie to wygląda tak... Tu się zapadam! Tak jak wygląda może już z bliska. Z... Niby skał, które widać z odległości. Idziemy w poszukiwaniu wody termalnej. Pójdziemy do takiego sklepu. To jest naprawdę gorąco, a my tą wodę używamy, byśmy się ochłodziły, ale skończyła nam się już. Także idziemy, zobaczymy. Coś takiego jak Rossmann Hebe u nas. Sprawdzimy. I wody termalnej niestety nie ma. Dlatego zaraz pokażę, może pani, bo sobie zrozklinowałam. O! Zobaczcie, tak wygląda brama do starówki Marsali. A przypominam, że jest to Sycylia, nie jest to Egipt. Bardzo ładna ta brama zresztą, super. Orzeł na górze. Fantastyczna. Zobaczymy jeszcze, co mamy tu w centrum. No i zawijamy się, bo jedziemy do miasta, które jest najwyżej położone na Sycylii, więc... No i wejście, wszystko bardzo standardowe. Jak we Włoszech. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ładnie, tutaj o, taki placyk. Proszę bardzo, tutaj bardzo dużo kawiarni, jakieś tam restauracyjki, no i oczywiście no przepiękne. Tak jak wam zawsze mówię, że mnie Sycylia urzeka tymi uliczkami, więc tutaj też mi urzeka tak to wygląda. Jedziemy na uliczkę, a Karolina jedzie tak. Karolina, spójrz się. Weź się spójrz. Nie chcę się spojrzeć, ale jesteśmy już naprawdę wysoko. Zaraz wam nagram, zobaczycie, jak to wygląda. Ale fajne miejsce, podoba mi się. Ale słuchajcie, jednak Karolina nie dała rady i poszła na pozwolkę. I słuchajcie, widzieliście drogę, która prowadzi do miasteczka
Erice. Jest to miasteczko, które jest położone 720 metrów, 750 metrów nad poziomem morza. I jest, ta droga jest naprawdę imponująca. To jest coś, co trzeba zobaczyć. I trzeba też to miejsce w ogóle zobaczyć, bo to miejsce jest fantastyczne. Ale droga kot. Najgorsze. No, zobaczcie, jak ładnie. O jest. Cały czas. Ja sei prima? Cały czas pod górę. Zobaczcie, ta górka, która się wydawała niby taka mała, wcale nie jest mała. I są przepiękne donice. Cudowne. I church. No, Andorra, no to nie robię nic. No, kościół ładny. Zamiast ten ogródek, to można drugą stronę zrobić. Słuchajcie, my w ogóle wykorzystujemy znowu nasze zwiedzanie po Erice na to, żeby znaleźć coś do żarcia. I ja już czuję tu zapach, że tu coś kurwa pięknie pachnie. Zobaczcie, tak wygląda ta cukiernia, to jest najstarsza cukiernia. Tutaj na Erice. No. Weź mi to pistację. Pani tutaj daje degustację. Ja do nich mówię szkyle, a to kurwa. Dobra. Dobra, żeby było to jakieś bardzo dobre. No to były praliny pistacjowe. Doszliśmy w końcu na płaski teren. Mając nadzieję, że... No i tu jest pewno, my pójdziemy w jakąś małą uliczkę. No to tam było mało, zobacz. O, tu jakiś taki placyk. I chyba musimy iść w prawo. W placyku sprzedają różne pierdy, jak wszędzie. A my szukamy restauracji z pizzą. O, tam jest pizza, zobacz. Idziemy zobaczyć do pizzerii Lavetta. No i nie skorzystamy, nie wiem. Nie skorzystamy z usług tej pizzerii, ponieważ nie ma widoku ładnego ogródek. No ale nic. Idziemy, zobaczymy dalej. Może coś dalej będzie miało ładny widok. Zobaczcie, jaka ładna biżuteria. Kolejna uliczka, kolejne bazary. O, a tu są plecaki z korka, zobacz. O, jak moja torta mi opinię o papadę, ale nie credo. E chi giù mi fa, aspetta che chiamo la mia fidanzata. A, tu są piękne rzeczy. Ora si. Wszędzie wino, oliwa. Desery. Powiem wam, że naprawdę jestem zachwycona tą Sycylią. Strasznie każde to miasteczko, do którego jeździmy. Co prawda teraz jeszcze jesteśmy na zachodzie Sycylii, więc tu jest trochę inaczej niż było tam pod Etną. Ale naprawdę każde to miasteczko, do którego jeździmy, jest super, fantastyczne, ładne, naprawdę fajne. Nie będzie tam restauracji, ponieważ tam jest droga.
więc nie chcę się schodzić, żeby wchodzić znowu pod tą górę. Zeszłam do połowy, idę, wracam. Także z pizzy jest, ponieważ mają siestę do 12.30. Boże, oni tutaj tylko odpoczywają. To jest praca marzeń tutaj, w tej Sycylii. Naprawdę. Także chciałyśmy zjeść, ale nie zjemy. Nara. Znalazłyśmy otwarte miejsce, ale jest, nie ma pizzy, no ale są kalmary, jakieś tam inne straty pierdaty, więc na pewno coś zjemy, no zobaczymy. Ogólnie jest tutaj ładnie, ładna uliczka, fajnie. Tak, cała Sycylia. Nara. No dobra, i słuchajcie, zasiadłyśmy w tej knajpce i mamy tutaj takie regionalne piwo, które nazywa się tak jak ta miejscowość, czyli Risa. Kosztuje 6 euro i Karolina czeka na pizzę, której tutaj nie ma, będziemy musiały iść gdzieś dalej. Tu w ogóle nie ma w porze lunchu pizzy. No tam będzie o 12.30, to może ja od razu zjem i pójdziemy. A ja wziąłam sobie kalmary z frytkami i kosztuje to kalmary z frytkami 20 euro, więc to tanio nie jest, ale może będzie dobrze. Zobaczymy, jak tutaj te posiłki wyglądają. Zobaczcie. Powiedział, że to są kalamary fritto, więc myślałam, że z frytkami. On mi przyniósł za te 20 euro 5 kalmarów. No co to jest, kurwa? Że będę musiała jeszcze pizzę zjeść. Myślałam, że będą te kalmary z frytkami, ale są naprawdę pyszne. Są z, pychotka. Mięciutkie. Naprawdę dobre. Jadam kalmary już w różnych częściach świata, a to są naprawdę bardzo dobre. Kucharz. Kola tu pewno z 5 euro. Słuchajcie, skropiłam te kalmary cytryną, ale są okropnie słone. Pyszne są, naprawdę są pyszne, bo są mięciutkie, dobrze usmażone, ale są strasznie, strasznie słone, także jest okej, ale mogłoby być mniej soli. Także słuchajcie. Kalmary były dobre, naprawdę dobre. Jedne z lepszych, jakie jadłam, ale były za słone. No, nie warta jest ta porcyjka 20 euro. Zobaczcie, droga trochę zmieniła perspektywę, ale już widok jest niesamowity. Tak właśnie tutaj to wygląda. 750 metrów nad poziomem morza, miasteczko położone. No, fantastyczne widoki. Ale nie chciałabym tu mieszkać i tak zapierdzielać, jak ten pan z butami w reklamówce. Dzień w dzień, bo bym się zesrała ze zmęczenia. Także tak tutaj mamy. Zaraz pokażę wam ten widok na góry. Zobaczcie, poświęcenie. Podniosę kamerę i wygląda to tak. No to wygląda to tak, babcia z Niemiec zapierdala pod górkę. Z górki, potem pod górkę. Ale ci sobie daję radę. No i spójrzcie, doszłyśmy do ulicy z widokiem. I widok wygląda tak. Ale spójrzcie tutaj, jaka jest fajna ta góra. Wow, zobaczcie ten widok. No to są niesamowite. Tam miasteczka różne. Się winiarnie. Tutaj ogólnie na zachodzie mają swój gatunek wina, ale piękne i ten bezkres tego morza. I tutaj pomiędzy drzewami tutaj jełop idzie. Ale naprawdę bardzo ładnie. Słuchajcie, siedzimy sobie z takim widokiem na murku, ale jest bardzo gorąco. Mam tutaj taką wodę termalną Avena. Kupiłyśmy tak, to znaczy ta to była akurat gratis, taka mała, a duża ta woda plus ta mała 14 euro, więc nie aż tak dużo, ale jest naprawdę przydatna w taką pogodę, bo zdecydowanie ochładza. Polecam, nie wysusza skóry, naprawdę spoko jest. To nie jest żadna reklama. My tej wody używamy i jest naprawdę fajna. Prowadzi tą pizzerię taka starsza pani ze starszym panem, podejrzewam, że to małżeństwo. I mają takie, wiecie, od serca robią to jedzenie, nie takie na sztukę. O,
Thank you very much. Tylko takie od serca, jest przepyszne. Przyszedł mój aperolek, a tak wygląda pizza. No jest moc, ale jest naprawdę o pechotka. Zobaczcie jeszcze jaki ładny, całkiem kamienny kościół z taką wieżą. Bardzo fajny. Fajnie to wygląda, ale wstęp do każdego kościoła kosztuje 2,5 euro, więc z całym szacunkiem, ale nie będę płacić za wstęp do kościoła. Nie chodzę za darmo, a co dopiero mam płacić. Zjadłyśmy, Karolina zjadła tą pizzę, ja wypiłam 3 aperole, zapłaciłyśmy 31 euro, dałyśmy 9 euro na piwku, także 40 euro, ale tutaj było warto, była super obsługa, było naprawdę, naprawdę fajnie. Intensywne wybieranie. Coś jest tutaj, mamy z mięsem. Zobaczymy, co mamy z mięsem. Chcę wytłumaczyć wam, dlaczego jesteśmy w takim miejscu. Jesteśmy w McDonaldzie. Otóż ja nie wiem, czy tu we Włoszech naprawdę brakuje restauracji, czy my po prostu trafiamy w takie miejsca, ale ogólnie jest tak, że są same kawiarnie i ciągle to samo, czyli ten ryż w tej kulce z czymś tam, z jakimiś tam dodatkami. Pizza, która nie wygląda jak prawdziwa pizza włoska, tylko taka na drugą. Pizza jest taka, że jest odgrzewana w mikrofalówce. Raz tylko w tym w Taorinie trafiłyśmy do dobrej restauracji. Tak to dobrych restauracji nie ma, a ponieważ tak jak mówiłam, jechałyśmy 400 km, ale to nie były takie 400 km na zasadzie tego, że siadamy w samochód, wjeżdżamy na autostradę i jedziemy. Tylko to były 400 km, które były pomiędzy górami, pomiędzy skałami, przez jakieś miasteczka, gdzie były korki, więc byłyśmy już zmęczone. I także wylądowałyśmy w McDonaldzie. Zaraz wam pokażę, jak to tutaj wszystko wygląda, jeżeli chodzi o te zestawy, czy jest dużo. Zapłaciłyśmy prawie 20 euro, więc nie jest to mało, to jest 90 zł. To jest bardzo dużo. Jakby nie patrzeć za McDonalda, więc zobaczymy, jak to wygląda we Włoszech w McDonaldzie. Nie ma makaronów, tak jak ściemniła mi pewnie Zuzia, ale zobaczymy, jakie dostaniemy te zestawy i czy będzie to faktycznie warte tych 90 zł. No dobra, i dostałyśmy i muszę was nagrywać tak z bliska, dlatego że... A zaraz, może inaczej. O, jak będzie lepiej. Frytki z bekonem i z cheddarem. Dobre? Dobre czy nie? To taki ser jak na tosty roztopiony na frytkach. Ser jak piri piri, kurwa. No, ci slajkosy jarają w ogóle w maku. Dobra. Te kanapki są jakieś mega wielkie. To jest Karoliny kanapka. O mój Boże. Barbecue, coś tam. Na pewno to moja. A tutaj jest moja extra bacon. Moja jest skromniejsza, ponieważ nie posiada wazy. Moja też nie posiada wazy. Ale słuchajcie, dobre. Powiem wam, że spoko jest. Jest to trochę tak jak w Meksyku, w tych burgerach na lotnisku. Frytki identyczne. Jest okej. Okay. Siemaneczko w nowym dniu. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłyśmy nie jechać nigdzie na zwiedzanie, bo wczoraj byłyśmy naprawdę zmęczone i dzisiaj postanowiłyśmy, że zostaniemy w hotelu, przejdziemy się później na miasto na obiad. I wyszło to tak, że wstałyśmy o 6.30, poszłyśmy na śniadanie, wróciłyśmy do pokoju i poszłyśmy spać. A teraz mamy taki czas tylko i wyłącznie dla siebie i słuchajcie, mamy swój dzisiaj prywatny basen, ponieważ nikogo nie ma. Odpoczywamy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, tak wygląda stara pływająca w basenie. Nikogo nie ma. Jest naprawdę spoczko, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. No upał do 40 stopni jak nic. Woda ma z 18. Niewiele więcej niż w Bałtyku. Co ty gadasz? Woda naprawdę jest super. Nie. Ona się nie zna. Woda jest super, tylko tyle, że jest... że jest no chłodna, no bo wiadomo, że jak się wejdzie z takiego rozgrzanego
z takiego rozgrzanego dworu, no to woda jest chłodna, ale jest naprawdę fajnie, pływamy sobie. Znaczy ja to skaczę do wody, Karolina pływa. Coś wam powiem, byłyśmy na obiedzie, ale tego obiadu nie było, ponieważ mają siestę, więc oni mają wywalone. Zjadłyśmy jakiegoś fast fooda, bo kawiarnie są na szczęście otwarte, bo wczoraj wszystkie te nieroby z siesty przychodzą tutaj jeść. A teraz, ponieważ jest 50 stopni upału, postanowiłyśmy pod tą górę złapać stopa, ale jakoś nam nie bardzo to idzie, bo nikt się nie chce zatrzymać. O, a tu panowie pracują. Tak to właśnie wygląda. Stopa jest, że tu jedzie jeden jak, na godzinę. Jak się łapie stopa? Jeden na godzinę samochód jedzie i nie zatrzymuje się. Tu nikt prawie nie jeździ. Chcę wam pokazać, jak Karolina łapie tego stopa, ale jakoś nic nie jeździ. Wytniemy część tego filmiku. Ja już tak na wdechu nie mogę pić długo, za gorąco. Jedzie. Nawet dwa. Mercedes. Mercedes pierdoli. Fiat 500. Fiat 500 też pierdoli. O, jedzie jeszcze jeden, ale on ma tylko jedno miejsce. Ha ha ha.